Dzień dobry, nazywam się Robert Turski i opowiem dzisiaj o korzyściach wynikających z profilu zaufanego. To bezpłatne narzędzie, które będziemy mogli wykorzystać na stronach rządowych, stronach publicznych, tak żeby ułatwić sobie życie. Każdy senior, który ma trudności z poruszaniem się, ale także taki, który chce zaoszczędzić czas na przyjemności i nie chodzić do instytucji publicznych, może bezpłatnie założyć taki profil zaufany. Dzisiaj będę opowiadał krok po kroku, jak to zrobić, wykorzystaniem laptopa, a potem jak wykorzystać smartfona do tego, żeby sprawdzić na przykład informacje o swoim zdrowiu. Kompetencje cyfrowe w ramach mojej pracy rozwijam od kilku lat, także szkole seniorów. Na naszej stronie można dowiedzieć się o tym, jakie umiejętności cyfrowe są niezbędne do tego, na przykład, żeby założyć taki profil zaufany. Zaczynając od takich podstaw związanych z bezpieczeństwem, bo zawsze człowiek jest najsłabszym ogniwem, warto o tym pamiętać, szkolimy z tego, żeby dbać o swoje loginy, dbać o hasła. Dzisiaj podczas tego spotkania też będę o tym opowiadał, że bezpieczeństwo przede wszystkim. Rozmawiamy o zakupach online, tak żeby zamówić pewien produkt i żeby dostarczono nam go na przykład pod nasze drzwi, oraz jak korzystać z bankowości elektronicznej. W ostatnich latach też skupiliśmy uwagę na usługach publicznych, na przykład z informacjami o naszym zdrowiu, z receptami, ze skierowaniami. Kompetencje cyfrowe, takie podstawowe seniora, polegają na tym, że potrafi obsługiwać urządzenia. Czyli mówimy tutaj o laptopach, komputerach, ale także o smartfonach. Podczas dzisiejszego spotkania pokażę wykorzystanie zarówno laptopa do usług publicznych, jak i smartfona z aplikacją Moje internetowe konto pacjenta. Szczególnie w ostatnim czasie, kiedy dotyka nas pandemia i zamknięcie różnych instytucji i wiele informacji uzyskujemy przez drogę elektroniczną albo załatwiamy ją też drogą elektroniczną, posiadanie takiego podpisu zaufanego, profilu zaufanego będzie bardzo korzystne. Tak jak wspomniałem, krok po kroku opowiem o tym, jak go założyć i do czego może nam posłużyć. Przejdźmy w takim razie na stronę profilu zaufanego. Żeby to zrobić, wystarczy włączyć komputer, wejść do dowolnej przeglądarki internetowej, a następnie w pasku adresu tutaj na górze wpisać adres strony. Tak jest najprościej. Wystarczy wpisać pz jak profil zaufany, następnie .gov, co pokazuje nam, że wchodzimy na strony rządowe, .pl. Tutaj jest podświetlone strona główna, profil zaufany, pz.gov.pl i naciskamy Enter. Tak jak wspomniałem, bezpieczeństwo w internecie, szczególnie takich danych wrażliwych, o których będziemy dzisiaj mówić, danych dotyczących zdrowia, jest najważniejsze. Żeby przekonać się, że trafiliśmy we właściwe miejsce, należy zawsze zerknąć na pasek adresu, czy wpisaliśmy właściwy adres strony pz.gov.pl, następnie zerknąć na symbol kłódki. Kłódka oznacza, że jest to połączenie bezpieczne, szyfrowane. Certyfikat jest ważny, wystawiony na też administrację rządową. Możemy czuć się tutaj bezpiecznie. Z takich ważnych jeszcze informacji dotyczących bezpieczeństwa, zawsze kiedy wprowadzamy informacje w przeglądarce internetowej, używamy urządzeń mobilnych, smartfonów, tabletów, pamiętajmy, żeby sprawdzić nasze otoczenie, czy ktoś przez ramię nam nie spogląda na to, co wpisujemy. Wszelkie loginy, hasła, trzymajmy tylko dla siebie, ewentualnie jeśli prosimy o wsparcie kogoś z najbliższej rodziny, żonę, męża, córkę czy syna, to wtedy oczywiście możemy im to na chwilę udostępnić, żeby podpowiedzieli nam albo wpisali w odpowiednie miejsce. Ale nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze, pamiętajmy, żeby loginy, hasła zachować dla siebie, sprawdzić symbol kłódki, który oznacza bezpieczne szyfrowanie strony i trafić na stronę właściwą. Trafiliśmy w tym momencie na profil zaufany, stronę rządową, na której jest sporo informacji, ale proszę się tym nie przejmować. Będziemy wracać do rejestracji, czyli krok po kroku na spokojnie wytłumaczę, jak założyć taki profil zaufany i do czego może służyć. Tutaj na dole opowiedzieli nam o tym, czym jest, jak go potwierdzić i co możemy załatwić, więc przez chwilę o tym porozmawiajmy. Profil zaufany, tak jak wspomniałem, to bezpłatna usługa, która umożliwia nam podpisywanie dokumentów cyfrowych, wysyłanie wniosków, załączanie różnych dokumentów, tak żeby nie musieć stać w kolejkach albo w ogóle wybierać się do instytucji publicznych. Plusy założenia profilu zaufanego są wymienione na tym slajdzie. To, co nas dzisiaj będzie interesowało, to podglądanie informacji dotyczących naszego zdrowia, ułatwianie zakupu recept, sprawdzanie skierowań, które wystawili nasi lekarze, czy tak jak wspomniałem na początku, potwierdzenie szczepienia związanego z koronawirusem.
Żeby założyć profil zaufany, wchodzimy na stronę główną pzgov.pl i w prawym górnym rogu klikamy Zarejestruj się. I tutaj pojawia nam się sporo możliwości. Ja wybieram dzisiaj najprostszą, najprzyjemniejszą, tak żeby nie ruszać się w ogóle z domu, spotkać się na rozmowie wideo z urzędnikiem w celu potwierdzenia, ale mamy też inne. Spójrzmy na chwilę, jak można uzyskać profil zaufany. Dla tych, którzy używają bankowości elektronicznej, możemy skorzystać z tej usługi i skorzystać z konta, które mamy w banku, połączyć je i stworzyć w ten sposób profil zaufany. Ja dzisiaj opowiem o rozmowie z wideo urzędnikiem. Najpierw wypełnimy wniosek, na którym umówimy się na konkretny, dowolny dla nas termin, wszystko opowiem krok po kroku i spotkamy się online po to, żeby nie wychodzić już z domu. Dla posiadaczy e-dowodów istnieje też możliwość integracji tych dwóch usług, a dla tych, którzy jednak lubią się troszkę ruszać, co też polecamy, można po złożeniu wniosku online skorzystać z potwierdzenia w placówce. W bezproblemowej wyszukiwarce możemy wyszukać instytucje publiczne, w których możemy potwierdzić nasz profil zaufany. A tutaj na koniec jest informacja, żebyśmy nie czuli się samotni w tym całym procesie. Jeżeli tylko napotkacie problem związany z rejestracją, choć od razu przyznaję, nie jest to takie trudne, możemy zadzwonić lub napisać maila po poradę do pracownika Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który zajmuje się profilem zaufanym, odpowiedzą w najbliższym, najszybszym czasie na Wasze pytanie. Przejdźmy w takim razie do działania. Ja wybieram, żeby założyć profil zaufany, metodę rozmowa wideo z urzędnikiem. Przechodzimy na kolejną stronę z informacją, że osoby, które posiadają ważny dowód osobisty i paszport polski, będą mogły założyć profil zaufany. Jeżeli tak jest, możemy kliknąć Złóż wniosek. Warto zwrócić uwagę na przebieg tego, co będę za chwilę pokazywał, czyli rozpoczniemy od określenia terminu rozmowy, następnie ustalimy login, czyli nazwę użytkownika oraz hasło, które będzie tylko znane nam, wprowadzimy niezbędne dane, żeby stworzyć zaufany profil i potwierdzimy całość na końcu, żeby otrzymać mail, że wszystko się powiodło. W takim razie zaczynamy. Zaczynamy od tego, żeby ustalić datę spotkania wideo z urzędnikiem. Tutaj mamy najbliższe terminy, kiedy jest takie spotkanie możliwe. Patrząc na nasz kalendarz, czy na mój kalendarz, wybieram czwartek 2 września. Godziny popołudniowe, bo akurat wtedy mam czas. Mogę wybrać i poranne, i południowe, i te późniejsze. 17:30 w moim przypadku będzie właściwa. Każde kliknięcie jest potwierdzone zmianą koloru. Jeżeli możemy przejść w formularzu dalej, pojawia się nam przycisk dalej. Jeżeli pomyliliśmy się, nic się nie dzieje, można zawsze nacisnąć anuluj. Jeśli jest w porządku, klikamy dalej. Kolejny etap, oznaczony nazwa użytkownika i hasło, polega na tym, że musimy wypełnić te trzy pola. Pierwsze pole wymaga od nas wpisania nazwy użytkownika, która nie jest zajęta. Wpiszę tutaj imię, podkreślić, czyli taką kreseczkę na dole i nazwisko i przejdę dalej do kolejnego pola. Jeżeli ten użytkownik już istnieje, to znaczy ktoś założył taką nazwę, mogę zmienić na przykład podkreślnik na myślnik, dopisać dodatkową cyfrę. To jest nasz login użytkownika, nasza nazwa, której będziemy używać. Poprawiłem to, wpisując zamiast podkreślnika myślnik. Tym razem się udaje. Teraz czas na silne hasło. Wspomniałem o tym, że loginy i hasło ze względu na bezpieczeństwo są bardzo istotne. Pamiętajcie proszę, że hasła tworzymy z kombinacji wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych, takich jak na przykład wykrzyknik, czy hashtag, albo znak małpki. Ja proponuję hasło, które będzie składało się z wielkiej litery, kilku małych liter i znaku specjalnego. I powtarzamy to samo hasło. Jeżeli hasła się zgadzają, są takie same, możemy kliknąć dalej i przejść do uzupełnienia danych osobowych. Na tym etapie oczekują od nas wpisania pierwszego imienia, drugiego imienia, nazwiska oraz numeru PESEL. Wpisuję imię, drugie oraz nazwisko i podaję numer PESEL. Jeżeli wszystko przebiegło właściwie,
imię i nazwisko oraz drugie imię zgadzają się z numerem PESEL, będziemy mogli przejść dalej. Wszystko się udało. Następnie powinniśmy podać dane kontaktowe. W przypadku korzystania z profili zaufanych potrzebujemy mieć adres mailowy oraz numer telefonu, na który będą przychodziły informacje. Czy to maile, czy numery potwierdzające jakieś operacje, które będziemy wykonywać. Wprowadzam adres e-mail w pierwszym polu. Okay. Powtarzam ten sam adres. Oraz podaję numer telefonu komórkowego i wpisuję plus 48 dla Polski, jest to gotowe, tylko sam numer. Na dole mamy informacje o świadczeniu i klauzuli. Są to informacje związane z tworzeniem profilu zaufanego, z informacjami o danych osobowych, kto nimi administruje. Przypominam, że jest to usługa rządowa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów świadczy nam tę usługę. Po zapoznaniu się z przepisami wystarczy na nie kliknąć. Jest akt prawny rozporządzenia ministra cyfryzacji. Możemy wrócić do naszej strony. Zatwierdzić, zaznaczyć w tym miejscu oraz nacisnąć dalej. Zostały nam tylko jeszcze dwa kroki. Podsumowanie wniosku o profil zaufany. Możemy tutaj sprawdzić wszystkie dane, które wprowadziliśmy. Login, dane osobowe, kontaktowe oraz sprawdzić, czy rozmowa z urzędnikiem jest w terminie, który wybraliśmy i kliknąć dalej. W tym momencie jest jeszcze pytanie z przeglądarki, czy zapisać nasze login i hasło. Nie polecam tego rozwiązania ze względów na bezpieczeństwo. Ostatni ekran to autoryzacja, czyli oczekiwanie na SMS z kodem, który przychodzi na moją komórkę, na mojego smartfona. Właśnie przyszedł, wpisuję kod, który otrzymałem w SMS-ie. I naciskam dalej. Podziękowali nam, dziękujemy, Twój wniosek został wysłany. Informacje, które mamy teraz przed sobą, czyli numer wniosku, informacje o rozmowie z wideo z urzędnikiem, informacje, co należy przygotować, przyjdą nam za chwilę także na adres mailowy, który podaliśmy wcześniej w formularzu. Już teraz powiem, że najważniejsze będzie przygotowanie wniosku, który jest tutaj zaznaczony na górze, urządzenia z kamerą, może być to smartfon, może być to laptop, na którym będziemy rozmawiać, prowadzić rozmowę wideo z urzędnikiem. No i najważniejsze dla potwierdzenia naszej tożsamości, żeby wszystko odbyło się bezpiecznie, jest przygotowanie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Zerknijmy teraz do skrzynki pocztowej, czy przyszedł mail potwierdzający. Wszystko się udało, otrzymaliśmy aż 3 maile potwierdzające nasze działania w formularzu i zakładanie profilu zaufanego. Kliknijmy na pierwszy z nich, jest to zaproszenie na potwierdzenie profilu zaufanego, czyli na tą wideo rozmowę z urzędnikiem w wybranym terminie. Tutaj jest link, wystarczy kliknąć, żeby połączyć się z urzędnikiem, informacje o tym, co przygotować do rozmowy, wszystko szczegółowo, ale też bardzo dobrze napisane, jak się należy doświetlić, w jakim miejscu ustawić urządzenie, jak będzie przebiegała ta rozmowa. Świadomie wybrałem ten sposób na potwierdzenie profilu zaufanego, czyli spotkanie z urzędnikiem, bo jest to bardzo przyjemne doświadczenie. Ostatnio kilka dni temu miałem okazję uczestniczyć w zatwierdzeniu profilu zaufanego członka mojej rodziny. Wyglądało to tak, że konkretnie w danym terminie, w danej godzinie siedliśmy przed komputerem, można też użyć do tego smartfona, kliknęliśmy na link połączenia i w aplikacji Teams pojawił się po drugiej stronie urzędnik, który przedstawił się, powiedział, czego dotyczy nasze spotkanie. Zapytał się o numer, albo potwierdził nawet numer tego wniosku, który przyszedł nam w mailu. My tylko skinęliśmy głową, że tak, zgadza się. Zadał kilka pytań dotyczących tego, czy zgadzamy się na przetwarzanie danych osobowych, na przejście tej procedury. Wszystko bardzo przyjaźnie, powoli. Mieliśmy czas na to, żeby zareagować i odpowiadać. I tutaj w mailu przychodzi jeszcze kilka takich wskazówek związanych z tym, że będzie prośba o pokazanie dowodu osobistego. Odbywa się to w bardzo prosty sposób. Wyjmujemy
dowód osobisty, pokazujemy go do kamery, a urzędnik czasem nam mówi trochę wyżej, trochę niżej, ale jest to wszystko krok po kroku. Następnie pokazujemy drugą stronę tego dowodu osobistego tak, żeby mógł stwierdzić, że my faktycznie jesteśmy posiadaczami tego profilu zaufanego. Że ktoś nam nie robi psikusa, nie rejestruje się na nas, tylko my potwierdzamy, że jest to nasze konto i my pełnoprawnie będziemy mogli je używać. Na koniec jeszcze jest taka, powiedziałbym, niespodzianka, ale znowu w trosce o nasze bezpieczeństwo. Prosi nas osoba, z którą rozmawiamy, urzędnik, o to, żeby wykonać pewien gest związany z tym, żeby zakłócić działanie ewentualnych jakiegoś oprogramowania szpiegującego czy takiego, które mogłoby nagrywać naszą rozmowę. Ten gest w naszym przypadku wyglądał tak, że po prostu zasłoniliśmy na chwilę twarz w ten sposób. Ale to wszystko zostanie wytłumaczone podczas rozmowy. I z tego, co pamiętam, chyba tyle. Trwało to mniej niż 10 minut i udało się nam potwierdzić ten profil zaufany. Kiedy jesteśmy już po rozmowie z urzędnikiem, nasz profil zaufany może zostać wykorzystany do różnych usług. Tak jak wspomniałem na początku, dzisiaj skupimy się na wszystkich usługach zdrowotnych. Pacjent.gov.pl czy aplikacja Moje internetowe konto pacjenta. Zaczniemy od pacjent.gov.pl. Wystarczy otworzyć nową zakładkę, nową kartę w przeglądarce internetowej i wpisać adres internetowy pacjent.gov.pl i zatwierdzić. Większość usług, a może nawet wszystkie usługi rządowe, które wymagają profilu zaufanego, będą miały w różnych miejscach stron opcję zaloguj się. Ale najpierw zróbmy porządek na tej stronie. Zrozummy komunikat, wyłączmy dodatkowe rzeczy. Jest tutaj bardzo dużo różnych komunikatów, chcą nas informować o stanie zdrowia. Zawsze szukamy przycisku zaloguj się. Najczęściej jest w prawym górnym rogu, w takich nagłówkowych miejscach i po kliknięciu przenosimy się na stronę, znowu z pytaniem, czy chcesz się zalogować na internetowe konto pacjenta. Naciskamy na przycisk i teraz trafiamy na już znany nam temat, czyli profilu zaufanego. Możemy, tak jak wspomniałem wcześniej, zalogować się do tej usługi w różny sposób, mając e-dowód czy konto bankowe, ale po to tworzyliśmy profil zaufany, po to przeszliśmy pomyślnie tę rozmowę, żeby teraz z niego korzystać. Wybieramy profil zaufany. I tak będzie wyglądała za każdym razem strona, która będzie potwierdzała naszą tożsamość. Czyli podajemy nazwę użytkownika, którą wcześniej w rejestracji podaliśmy. I podajemy hasło, które też podaliśmy podczas rejestracji. Warto je gdzieś mieć przygotowane obok albo pamiętać. Mam nadzieję, że się udało. O, udało się. I znowu jak pytanie przeglądarki, czy zapisywać nasze loginy i hasła, proponuję klikać nigdy. Dotarliśmy do strony pacjent.gov.pl z wielką ilością informacji o tym, w czym możemy brać udział, kiedy badania. Strona po wyłączeniu tych wszystkich X-ów, które da się wyłączyć tutaj przy wiadomościach, głównie dotyczy informacji o naszych receptach, historii leczenia i skierowaniach, które wystawili nam nasi lekarze oraz zwolnieniach i dodatkowych informacjach profilaktycznych. Z informacji takich bieżących może się przydać informacja o certyfikacie. Jeżeli jesteśmy po szczepieniu, otrzymujemy tak zwany unijny certyfikat COVID i po kliknięciu tutaj na ten przycisk Zobacz możemy podejrzeć tą informację. Zarówno certyfikat szczepienia, wynik testu czy ozdrowienia możemy pobrać kod QR. Jest on wygenerowany automatycznie, możemy go przedstawić w odpowiednich miejscach. Ale ten certyfikat łatwiej byłoby nam pokazywać na przykład na smartfonie. Dlatego za chwilę opowiem, jak zainstalować aplikację internetowo konto pacjenta, podpiąć pod profil zaufany, tak żeby móc mieć pod ręką te informacje. Skupmy się jeszcze na dwóch miejscach, które są bardzo przydatne na co dzień, czyli podglądzie recept wystawionych dla nas. Tutaj szukamy na głównej stronie recepty, klikamy Zobacz. A następnie przechodzimy w moje recepty. No i tutaj jest pełna informacja o tym, jakie recepty możemy zrealizować, z datami, kto wystawił, czy jest zrealizowana tutaj po prawej stronie, czy jeszcze jest do realizacji. Wracając na główną stronę, możemy kliknąć na pacjent.gov.pl. Możemy też podejrzeć historię naszego leczenia albo zorientować się w skierowaniach. Wybieramy opcję przycisk Zobacz. Następnie kolejne skierowania specjalistyczne do szpitala, klikamy Zobacz. Jest to historia naszych ostatnich skierowań. Tu na przykład jest skierowanie na szczepienie,
które wcześniej pokazywałem jako potwierdzenie już zrealizowanego szczepienia. Jak już skorzystamy z wszystkich opcji pacjenta gov.pl, przyjrzymy wszystkie informacje, proszę, żebyśmy pamiętali o wylogowaniu. Czyli zawsze logujemy się, podajemy hasło, a następnie szukamy, tutaj w przypadku tej strony w prawym górnym rogu, przycisku wyloguj się. To znaczy, że osoba, która będzie użytkowała to urządzenie, nie będzie mogła sprawdzić naszych informacji na stronie pacjent.gov.pl. Po kliknięciu wyloguj się, przechodzimy na stronę główną i pojawia się opcja do ponownego zalogowania. Czyli logujemy się, sprawdzamy informacje, a następnie zawsze pamiętamy o wylogowaniu się. Wykorzystywaliśmy do tej pory profil zaufany na urządzeniach stacjonarnych, na laptopach. Możemy też użyć do tego smartfona, żeby ułatwić sobie dostęp do naszych informacji. W takim razie dziękujemy laptopowi, bierzemy smartfona i zainstalujemy za chwilkę aplikację, która nazywa się Moje internetowe konto pacjenta. Będzie miała bardzo podobne opcje jak pacjent.gov.pl, tylko wszystkie informacje będą dostępne na smartfonie. Aplikacja jest dostępna zarówno w sklepie Google dla użytkowników Androida, jak także w App Store dla użytkowników iOS, a więc nie ma z tym problemu, jest bezpłatna. Włączamy sklep Google, następnie w polu wyszukiwania wpisujemy moje IKP, czyli internetowe konto pacjenta. Kiedy pojawi się niebiesko-granatowe serduszko z informacją Moje IKP Centrum e-Zdrowia, to znaczy, że dotarliśmy do właściwej aplikacji. Klikamy Zainstaluj. Po chwili, kiedy instalacja zostanie pobrana, zainstalowana w naszym systemie, będziemy mogli ją połączyć z profilem zaufanym, który wcześniej stworzyliśmy na potrzeby tego spotkania. Aplikacja się instaluje. Po zainstalowaniu aplikacji możemy ją otworzyć. Pojawia się kilka ekranów powitalnych informujących, do czego będzie nam służyła. Czyli tak jak wspomniałem, do przeglądania e-recept, skierowań. Możemy w wygodny sposób realizować recepty poprzez okazanie kodu QR, który będzie w tej aplikacji. Dostawać powiadomienia o kolejnych informacjach związanych z naszym zdrowiem i przesyłać dodatkowe dokumenty do odpowiednich osób. Przechodzimy do aktywacji, ponieważ sama aplikacja potrzebuje sposobu na potwierdzenie, że jesteśmy jej użytkownikiem, czyli teraz wymyślimy swój kod PIN, a następnie połączymy je z profilem zaufanym, żeby pobierać dane dotyczące naszego zdrowia. Wprowadzam kod PIN, wystarczy czterocyfrowy i potwierdzam ten PIN i przechodzę dalej, przejdź do aktywacji. Przechodzimy na stronę aktywacji internetowego konta pacjenta, czyli łączymy tą aplikację i te konto pacjenta z profilem zaufanym. Klikamy na profil zaufany, który stworzyliśmy wcześniej. I następnie podamy login, czyli nazwę użytkownika oraz hasło. Wprowadzamy je z klawiatury na smartfonie. Podajemy hasło. Jeżeli jest prawidłowe, nastąpi poprawne zalogowanie się. Logowanie przebiegło prawidłowo. W celu potwierdzenia tego logowania otrzymaliśmy SMS, który należy wpisać. W tym SMS-ie jest kod. Przechodzimy do skrzynki SMS-ów. I naciskamy potwierdź. Jeżeli połączenie konta IKP z profilem zaufanym przebiegnie prawidłowo, dostaniemy powitanie naszym imieniem. Powitali nas na górze, a na dole poinformowali nas o niewykupionych albo wykupionych e-receptach, skierowaniach. Wszystko jest na głównym panelu. Jeżeli chcemy skupić się tylko na e-receptach, wystarczy kliknąć na dole e-recepta. Wtedy będziemy mieli historię wszystkich recept. Jeżeli na skierowaniach, po prawej stronie na dole e-skierowanie. Tutaj dostaniemy informacje o skierowaniach. Powrót następuje poprzez ikonkę domka. Jeszcze jest jedna bardzo ważna funkcja ukryta. Pod trzema kropkami w prawym górnym rogu możemy zobaczyć między innymi
unijny certyfikat COVID, który też podglądaliśmy na stronie pacjent.gov.pl. Po kliknięciu i jeszcze jednym Twój UCC szczepienia mamy pod ręką nasz kod QR, który możemy okazać w różnych sytuacjach jako potwierdzenie, że zostaliśmy zaszczepieni. Omówiłem przed chwilą aplikację internetowe Konto Pacjenta, które zostało połączone z profilem zaufanym. Aplikacja umożliwia podgląd naszych danych dotyczących zdrowia, np. recept, skierowań czy potwierdzeń szczepień. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia.